wam przyniesie. Oby, słuchajcie, wyszła jak najlepiej. Jestem naprawdę mega po prostu ciekawy, co tu będzie. Oj, tutaj widzę, słuchajcie, że jest naprawdę. Może być mega ciężko, ale postaramy się zakwalifikować, bo słuchajcie, kto jak nie Bobek? Powiedzcie mi, kto się nie zakwalifikuje jak Bobek? No Bobek, słuchajcie, się musi zakwalifikować. I tyle jest normalnie w temacie. Tutaj patrzcie, jaki normalnie szybciutki kurczaczek. I let's go. Kwalifikujemy się do kolejnego etapu. Albo patrzcie, teraz kogoś tak z piłki walnąłem kurczaka. Kurczak z kurczakiem powinien się trzymać razem. I teraz patrzcie, oj, nie udało mi się teraz nikogo walnąć. Kurczak chyba, ojejku ludziska, ja też spadłem drugi raz. Ej, dobra, teraz to się już muszę skupić. Teraz to już żartów nie ma najmniej. Oj, kurczak znowu. Ej, co tu się dzieje, ludziska? Co tu się ze mną dzieje? To ja naprawdę nie mam pytań. Ej, ja się chyba nie zakwalifikuję. Ja chyba odpadnę na pierwszym etapie. Ej, dobra, to jest, słuchajcie, naprawdę, to jest jakiś nieśmieszny żart. Dobra, walniemy tutaj może tego kowboja z piochy. Nie udało mi się. Ale zakwalifikowaliśmy się dalej. A kurczaczek, słuchajcie, kurczaczkowi chyba, chyba troszeczkę przeszkodziłem, więc Emilka, jak coś, to cię pozdrawiam serdecznie. Wielkie pozdro. I słuchajcie, jesteśmy oczywiście w kolejnej arence. Zobaczymy, jak teraz nam wyjdzie. Oby nam wyszło jak... O, flagi, słuchajcie, flagi to mi się naprawdę mega turbo podobają. Dobra, jestem kurczakiem, Mr. Parkurczak. I teraz słuchajcie, jakby tak teraz to zrobić, żebyśmy to wygrali. Niebieska drużyna, mam nadzieję, że słuchajcie, mam lepszych teammateów niż tamta, słuchajcie, drużyna. Naprawdę, mam taką straszną nadzieję, że mój teamek jednak jest lepszy niż tamci. I teraz patrzcie, tam w ogóle strzelimy. O, tutaj chłop spadł. Dobra, to mi się podoba. I teraz jakbyśmy poszli tutaj i strzelamy. Cyk, elegancko, normalnie typa. Tu będziemy, słuchajcie, tych typów denerwować. Tam tego szamponurka, normalnie. Szamponurek, odpadasz w tym momencie. No co, chłop nie potrafi odpaść. Halo, szamponurek. Dobra, tej liska trafimy. Lisek, może Mr. Lisek odpadnie. Dobra, chyba nie odpadnie. Chyba Mr. Lisek za bardzo nie chce odpadać. I jeszcze nam przejmują flagę. Poszli mi stąd. O, już teraz jeden typek odpadł. Tutaj drugiego typa też zrobimy, żeby odpadł. Dobra, chłop jeszcze nie odpadł. Ale teraz, słuchajcie, patrzcie, zdobędziemy flagę. Dobra, uda nam się? Nie, nie uda nam się. Ale patrzcie, jak będę ich tak bez przerwy tutaj denerwować i żeby oni, słuchajcie, nie zdobywali innych flag, to może wtedy mamy szansę wygrać tą, słuchajcie, gireczkę. Oj, teraz mnie naprawdę wywalili. Teraz mnie naprawdę... Oj, patrzcie, i przejmuję, let's go! Robimy to, ludziska! Tam jeszcze typu jakiegoś trafiliśmy, tu, słuchajcie, znowu leci Lisek. Znowu Lisek leci, nieuchwytny. Wow, dobra, to było, słuchajcie, oj, to było naprawdę mega bliskie. I teraz znowu strzelamy i znowu tutaj siedzimy i ich denerwujemy, naprawdę. My nie możemy przestać ich denerwować. Ciągle to musimy zdobywać tę flagę. To wtedy mamy większą szansę, ludziska, wygrać. Bo patrzcie, co ja teraz robię. Bez przerwy tutaj będę siedzieć i zdobywać tą flagę. Tam jeszcze kogoś zrzucimy. Dobra, teraz żeby mój team tylko ogarnął. Pro, nie, spadłem. Proszę, żeby mój team teraz ogarnął. Nie, 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 mamy lipę. Mamy lipę, tego typa tutaj trzeba wywalić. Kurczaka trzeba wywalić. Kurczak, poszedł mi stąd. Dobra, mamy szansę. Mamy, jest, let's go. Przechodzimy dalej. I dobra, to mi się naprawdę podoba. Czyli moja taktyka się, ludziska, udała. Tak musicie zrobić, jak Bobek wam pokazał, bo to jest naprawdę... Słuchajcie, to jest po prostu moim zdaniem najlepsza taktyka. Okej, Space Race. I teraz tak, żeby tylko nie zważywić, żeby tylko znaleźć na końcu dobry tunel. I wydaje mi się, że chyba będziemy mieli winka. Tylko wierzcie co? Może ten winek nie być taki łatwy, bo tutaj są naprawdę dobrzy, słuchajcie, gracze. Może tamtędy przez środek. Nie, 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 nie. Dobra, to było, słuchajcie, przypałowe. Naprawdę, to już było serio mega, słuchajcie, przypałowe. Ale udało mi się do tego przetrwać. Więc dobra, słuchajcie, naprawdę, naprawdę się przez chwilkę normalnie miałem mokro w gaciach, serio. Ja naprawdę nie żartuję, przez chwilę miałem serio mega po prostu mokro w gaciach. I teraz jakby mi się udało, cyk, normalnie tutaj elegancko. I teraz udałoby się tutaj. I teraz by się udało tutaj. Dobra, panda jest za mną, słuchajcie. Panda jest ewidentnie za mną. Żeby mi teraz się z tą pandą udało i żebym tylko trafił ten pytanie, gdzie to będzie, słuchajcie. Jest po środku! Dobra, jest po środku, może to wygramy. Może to, słuchajcie, wygramy. Może na pewno to wygramy. Let's go! Bobek przechodzi dalej. I tak, ludziska, ma być. To mi się podoba. Let's go! Lapi papi, lecimy z tym, ludziska.
teraz cyk sobie normalnie skoczymy i cyk, tutaj chyba jest Emilka, za nami jest Beskitu Emilko, więc po... nie udało mi się, chciałem ją hitnąć, ale no niestety nie wyszło, słuchajcie. Moderatorom musimy przeskazać, słuchajcie. Moderatorzy nie mogą się zakwalifikować dalej. To jest challenge na dzisiejszy odcinek, ludziska. Żaden moderator się nie zakwalifikuje normalnie dalej i cyk, normalnie ją walimy. Oj, niestety nie pykło, niestety za bardzo nie pykło, ludziska. O, to ty po mnie uderzył, dobra, ja też poleciałem. Ej, dobra, to nie wyszło, słuchajcie, fajnie. Tutaj nie wiem, kto to za bardzo jest, ale pozdrawiam oczywiście bardzo gorąco. I no, chłop nie trusz... Oj, chłop spadł. To wiecie co? Wydaje mi się, że chłop będzie już miał ciężko się zakwalifikować, ale no, może się postara. Może mu, słuchajcie, wyjdzie. Zobaczymy. I w ogóle tutaj dla Emilki to wielkie pozdro, bo ma skina kurczaczka, więc naprawdę olbrzymie, przeolbrzymie, największe na świecie wielkie pozdro. I teraz patrzcie, ile tu w ogóle ludzi biegnie. Ona już wie. Ona już się boje. Patrzcie, ona się normalnie wystraszyła. Już wiedziała, że musi wbiec, bo ją jeszcze walnę piochą i tyle będzie. Ale patrzcie, ludziska, mamy pierwszy etap za sobą. Zobaczymy, czy jest Kysz czy się dostał. Nie, Kysz odpadł. I Madzia chyba odpadła. Czy coś takiego? Madzik? Jakoś tak mi się wydawało. Więc wielkie pozdro dla widzów. I słuchajcie, lecimy. O, super slide. Teraz, żeby Bobkowi się udało. Naprawdę. Ja mam olbrzymią prośbę, żeby się Bobkowi udało, bo Bobek by chciał wygrać, więc naprawdę, oby dobra, na razie mi poszło mega dobrze, jako pierwszy lecę, więc dobra, to mi się naprawdę, ludziska, mega podoba, że lecę jako pierwszy. Ja tutaj nie będę za bardzo żadnych skrótów robić, żeby mnie tu jeszcze przypadkiem nic nie wywaliło, bo będzie wtedy lipo, jak mnie coś wywali przypadkiem, a ja jednak nie chciałbym, żeby mnie tutaj coś wywaliło, bo bym chciał się zakwalifikować do kolejnego etapu. I patrzcie, jak tu elegancko normalnie przeleciałem, bez żadnej normalnie najmniejszej pomyłki. I teraz, tędy. Cyk, 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 cyk. O nie, to już mi się nie udało. No nie, no pan Dziucha mnie wyprzedziła, ale teraz ja wyprzedzam pan Dziuchę i się kwalifikuję jako pierwszy. Let's go! I tak, słuchajcie, mam... Oj, tutaj ktoś chciał ewidentnie, słuchajcie, skrócić. Ewidentnie chciał, chłop chciał skrócić. I w ogóle zobaczcie, jak im idzie. Idzie im tak, no nie powiem, no tutaj ktoś naprawdę nie ogarnia. Tu jak ktoś ze ścianą się normalnie spotkał. I powiem wam, okej, kwalifikuje się kolejna ósma osoba. Pytanie, czy wszyscy widzowie przeszli dalej? Czy jakiś widz odpadł? Jakiś widz, ewidentnie dwóch widzów teraz odpadło. Więc zobaczymy, co jaki będzie za finał. Oby nam wylosowało coś naprawdę... Okej! Lava Rush! Za bardzo nie lubię tej mapki. Powiem wam, niby znam tej skróty, ale boję się jednak przeciwników, że oni mogą wygrać, a ja jednak nie jestem tak bardzo doświadczony. Słuchajcie, na tej mapce, ale dobra, postaramy się, naprawdę się musimy postarać. I teraz tak, żeby tutaj mi się udało skrócić, let's go! Udało mi się skrócić, dobra, i teraz szybko tutaj bokiem. Dobra, lecimy, ludziska, bokiem. I ten z boku tutaj normalnie to przejście wygrywa normalnie system. I teraz patrzcie, niech to szybko spada normalnie w dół. I teraz lecimy, dobra, na razie jesteśmy jako pierwsi, ale to może się szybko zmienić. Czy tutaj nas walnie ta lawa, czy za bardzo nas nie walnie. Tego to ja, słuchajcie, ludziska, nie pamiętam. Ale dobra, przeskakuję cyk sobie normalnie elegancko tutaj. Teraz po tych schodkach elegancko do góry. Nie wiem, gdzie są widzowie, słuchajcie, ale mam nadzieję, że tutaj są gdzieś daleko jeszcze ode mnie. Dobra, Bobek jest, słuchajcie, już na finale. Bobek jest ewidentnie na mecie. Czy jakiś widz tutaj jest blisko, czy jakiś widz jest daleko? Bez kidu, są daleko. Więc Bobek wygrywa kolejną rutkę. Let's go, Hubble! Dobra, ludziska, lecimy! Let's go! Szybki skok! Tutaj jest, słuchajcie, jakiś normalnie podstawowy skin. Przydałoby się go walnąć z piochy! Widzieliście, jak go walnąłem? Taki podstawowy skin, więc pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie osobę, którą tam tyknąłem jakąś łapką. Albo przepraszam. W sumie to nie będę przepraszać, bo mi się udało zakwalifikować dalej. Ale oczywiście wielkie pozdro. Tutaj Emilka, słuchajcie, to jest Beskid, to jest Emilka na 1000%. Leci jako pierwsza, więc let's go! I teraz patrzcie, znowu ta osoba biegnie. Ej, dobra, patrzcie, jak się normalnie to jest jakiś dobry gracz. To jest, słuchajcie, bez kitu jakiś dobry gracz. Czy tutaj się nie da zakwalifikować z tej strony, tylko się da zakwalifikować z tamtej. A jakby tak to zrobić, że serio, że się zakwalifikuje. Poczekajcie, chwycimy ją i normalnie cyk ją wywalamy.
Dobra, nie udało mi się, niestety mi się nie udało, ale tego naukowca, bing, z piąchy. Teraz sporo osób się kwalifikuje, ale poczekajcie, sprankujemy tego gościa. No nie udało mi się jeszcze raz, teraz się musi... No nie, znowu mi się nie udało, poczekajcie tego typu... No nie, jak on mi na łepetynę wskoczył? Co jest, słuchajcie, grane, to ja naprawdę nie mam pytań, ale czemu ten chłop... Tam jest w ogóle... To jest kurczak! Ale dobra, kurczakowi się chyba nie da zakwalifikować. Cyk, normalnie tego UFO... No nie, no i UFO ludek też niestety, słuchajcie, nie spadnie. Więc naprawdę nie fajnie. Emil, czy się udało, czy się nie udało? Zobaczymy, jestem mega, słuchajcie, ciekawy. Lukas tu jest jakiś, więc pozdro dla Lukasa, ale słuchajcie, musimy zrobić tak, żeby Lukas odpadł. Robimy wielką taktykę, żeby Lukas odpadł. Oczywiście wielkie pozdro dla Lukasa. Nie wiem, czy to jest widz, czy to nie jest widz. Space Racing, dobra! Ej, dobra, to jest, słuchajcie, fajowa giereczka. Naprawdę fajowa giereczka, więc szybko sobie normalnie skaczemy, let's go! To i sobie skaczemy normalnie w tą stronę, tam Emilka, słuchajcie, naprawdę. O, uda mi się, da? Patrz, jaką taktykę zrobiłem! Widziałem tego lifehacka, słuchajcie, gdzieś na internecie, ale nie wiedziałem, że to mi się uda i dobra, i let's go! O nie, nie walnąłem w spiąchy. No jak to jest normalnie, jak to jest możliwe, że ja nie walnąłem? O, teraz walnąłem z spiąchy, dobra, spiącha elegancko chyba zadziałała, ale dobra, niestety się ty piara do... No nie, teraz się spiącha nie wyszła! Halo, czemu ta spiącha nie wychodzi? O dobra, Bobkowi się udało, więc elegancko, ale ona chyba też się tak i tak uda się. Chyba, że słuchajcie, gdzieś tam na samym szarym końcu będzie i może się innym osobom uda. Dobra, lewa strona, to się chyba niestety nie da pisać, ale tak to bym napisał, że lewa strona, ale dobra, słuchajcie, lewa strona, tutaj Bobek Kurczak, zobaczymy, czy się zakwalifikuje. Czy Emilka dojdzie do samego końca? Tu jest ktoś taki, słuchajcie, czy moderatorka tam w ogóle, nie wiem, czemu środkiem ktoś tam biegnie? Naprawdę nie mam pytań. Dobra, uda się temu typowi, ale żeby tak zrobić, żeby się nie udało. Naprawdę, żeby tak zrobić. Dobra, walnąłem i może jakimś nie. Tak i tak mu się, słuchajcie, uda. Ale Emilka odpadnie. Nie mówcie, że Emilka odpadnie. Co jest z Emilką? Emilka przecież biegła jako pierwsza. Ej, dobra, na styk się może jej uda. Let's go, Emilka, na styk. Ej, dobra, w sumie nie na styk. Jest 7 osób jeszcze, więc, więc jest naprawdę tu ktoś w ogóle, patrzcie. Ktoś tu biegnie od razu lewą stroną i się od razu zakwalifikuje do lewej strony. Patrzcie! Let's go! Mamy 8 na 8 i słuchajcie, mamy teraz finał! Mamy teraz wielki finał, a w finale jestem ja, Hesu, jakiś Lukas, więc może być, słuchajcie, naprawdę mega ciężko. Może być, ludziska, naprawdę mega, mega ciężko. I dobra, teraz Lost Temple. Musimy teraz, słuchajcie, ogarnąć niesamowitego normalnie ranika. Żeby tutaj wszystko elegancko... O, Lukas walnięty, to jest, słuchajcie, szansa. To jest ewidentnie szansa dla mnie i dla Emilki, żeby ktoś z nas to wygrał. Ja mam nadzieję, że ktoś jednak z nas to wygra. O nie, zrobiłem błąd! Ten błąd mnie kosztował naprawdę bardzo dużo. Dobra, tam kogoś też znowu wywaliło, więc jest naprawdę spoczko. I teraz cyk, sobie przeskakujemy i nie mówcie, że... No, Emilka, no ja mam nadzieję, że jednak poczekasz na mnie. No, Emilka, bądźże kolo! No i weź, no poczekaj na mnie, dobra, udało mi się dogonić Emilkę, fajnie, tam jakaś kula ją walnie i teraz patrzcie, Bobek, nie udało mi się jej z piąchy walnąć, Emilka się zakwalifikuje, o nie, ten Lukas tu biegnie, Lukas, nie, dobra, Emilka czy Lukas, mam nadzieję, że Emilka, proszę, że Emilka, let's go, Emilka wygrała, let's go, Cannon Climb, teraz słuchajcie, normalnie robimy największą wspinaczkę na tą wielką, olbrzymią górę. I oby nam się udało, słuchajcie, oby nam się udało. Tutaj może kogoś z piąchy walnęliśmy, jakiegoś samuraja. Dobra, niech tu przeskoczy, cyk, elegancko sobie teraz. O nie, to jest w ogóle to jest spinaczka, ja tak zrobiłem wolno, to nie, ludziska, ja mogę się już nie zakwalifikować. Ja już w tym momencie mogę normalnie chyba odpaść, bo ja tu jeszcze tak to wolno robiłem na początku. Co się ze mną teraz dzieje, to ja naprawdę nie mam pytań. Dobra, udało mi się, teraz tak naprawdę przyfarciłem mocno bardzo i teraz tutaj są oczywiście jakieś kolejne kule wielkie. Niech mnie kule nie biją. No nie, słuchajcie, ewidentnie teraz zaraz na tym typie, o, zrobimy tak, walniemy normalnie lewka i cyk, się kwalifikujemy. Musimy zapamiętać, słuchajcie, piłkarza w żółtej, słuchajcie, bluzce. Musimy, kto to jest, słuchajcie, Adrianek, lecimy z Adriankiem, po prostu
zaryzykowałem, więc Adrianka teraz, słuchajcie, bijemy normalnie na łeb i tyle w temacie. Dobra, Humble Stumble! To jesteś naprawdę szybka, wielka, słuchajcie, normalnie szybka ręka, więc teraz trzeba szybko, normalnie, elegancki skok, chłopy normalnie poodpadały, ale Bobek biegnie dalej, dobra, Bobkowi to się, słuchajcie, ludziska, mówiłem coś, że biegnie dalej, jestem na początku, jak tu się spadnie, tu się jest na początku, ej, tu jest jakiś żart, słuchajcie, to jest jakiś naprawdę nieśmieszny po prostu żart, że jak się tutaj spadnie, tu się leci już od razu na sam początek, ej, dobra, to jest serio najśmieszny żart, naprawdę, to jest, ludziska, nieśmieszny żart, ale teraz, żeby Bobkowi się udało przejść dalej, tam jest mega dużo osób, słuchajcie, na mecie, więc teraz, nie uda mi się. No nie uda mi się, ej, Koks! Dobra, zwracam w takim razie, słuchajcie, honor. Adrianek Koks oddał mi finał. Wielkie pozdro dla Adrianka, naprawdę. W tym momencie wielkie pozdro dla Adrianka. Cofam wszystkie poprzednie słowa. Adrianek jest koksem. Dziękuję, Adrianek. Wielkie pozdro. Ej, dobra, widz mnie uratował, naprawdę. Widz mnie ewidentnie uratował. Stumble, guys. I to nie są, słuchajcie, żarty. Widz mnie ewidentnie uratował, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. I teraz pytanie, czy ktoś mnie walnie w piąchę, jak na wszystkich innych arenkach, ja mam naprawdę jak w ogóle fajne schodki powstały, mega, słuchajcie, fajne schodki powstały i teraz tak, sobie skaczemy tutaj, ej, naprawdę, to jest cała arenka widzów, to mi się wydaje, że ta arenka może trwać naprawdę mega dużo długo, bo tutaj jest naprawdę sporo, słuchajcie, widzów i teraz jakbyśmy tak normalnie, kto to nie jest moim widzem? Ten chyba naukowiec nie jest moim widzem, więc zrzucimy go, bo tak mi się wydaje, że to chyba był jakiś obcy typo z tego, a jak to nie było obcy typo, to ja bardzo przepraszam. To ja naprawdę bardzo, bardzo przepraszam, jeżeli to nie był obcy typo, ale no mam nadzieję, że jednak to nie był nikt z widzów. I teraz, dobra, kwalifikujemy się, cyk, elegancko, dobra, teraz przez chwilę byłem już spocony, naprawdę, przez chwilę byłem naprawdę bardzo, ludziska, spocony. Teraz tutaj trzeba zrobić kolejny skok. Dobra, kolejny skok leci tutaj i teraz my przeskakujemy w to miejsce. Pytanie, gdzie się... O nie, tam się aż pojawi to wszystko. Okej, jestem tutaj! Dobra, to jest, słuchajcie, już mega końcówka. Teraz, żeby nikt mnie tylko z piochy nie walnął i naprawdę, i będzie mega, mega fajnie. Oj, naprawdę, są zacięci, mega pojedynek. Mega zacięty pojedynek. Dobra, żeby nam się tylko udało, słuchajcie, żeby nam się tylko udało! Dobra, ja mam naprawdę Ojejku, nie! No czemu? Let's go! Spin, go, run! Ej, słuchajcie, teraz jak najszybciej normalnie. Kurczaczku, biegniesz jak najszybciej normalnie, chłopie, do końca, bo tak się musi naprawdę udać. Musi się normalnie w tym momencie udać i patrzcie, co ja zrobiłem! To było idealne! Serio, słuchajcie, to było naprawdę idealne. Ja nie kłamię, ten slajdik, który, znaczy, no to w sumie nie jest slajdik, ale no w sumie to takie to przejście, naprawdę ono było idealne. Patrzcie, w ogóle tam jest chyba Adrianek przede mną, albo Adrianek w tym, ojejku, jak ja teraz w łepetynę dostałem i teraz poczekajcie, będziemy stać w tym miejscu. Aha, no dobra, pan Dziucha, to ja też w takim razie ciebie walnę zaraz z pięchy, albo cię nie walnę, dobra, tu się w ogóle nie da utrzymać, tak patrzcie, jak się nie ruszasz, to się chłop normalnie suwa cały czas, ej, czemu tak to jest, ej, znalazłem jakiś normalnie. Patrzcie, ludziska, ej, tu się nie da utrzymać! Ej, serio, ja naprawdę nie kłamę, patrzcie! Jak ja tutaj stoję, to moja postać się suwa sama z siebie! To nie jest, słuchajcie, moja wina, tylko ona to robi serio sama z siebie! Cyk, normalnie kogoś tam z piochy walnęliśmy. Osoby tam się jakieś kwalifikują, dobra, jest 11 już osób! Jeszcze, słuchajcie, 5, czyli jeszcze 4. Bo ja jednak w tej parce, ile teraz biegnie osób! Bobek się kwalifikuje! I pytanie, czy ktoś odpadnie, dobra, parę osób, słuchajcie, odpadło. Parę osób normalnie tyci brakło, żeby się zakwalifikować, więc no niestety troszeczkę brakło, więc no troszkę mi przykro. Ale słuchajcie, teraz mamy kolejną arenkę i zobaczymy, co będzie na kolejnej arence. Okej!
Okej, okay. Space Race! Słuchajcie, mamy kosmiczny, normalnie niesamowity bieg. Bieg po normalnie kosmosie i zobaczymy, komu ten bieg po kosmosie wyjdzie. Ja mam nadzieję, że naprawdę Bobkowi jednak wyjdzie ten bieg po kosmosie. Cyk sobie normalnie. Wiecie co, ja może na te skróty nie będę biegł, bo tam jeszcze nie pyknie i tyle będzie w temacie. I może jeszcze coś nie wyjdzie i będzie naprawdę przypał. A tu jednak 8 osób się kwalifikuje, więc to jest, słuchajcie, naprawdę sporo. Więc jak nie popełnimy żadnego błędu, to i tak się, słuchajcie, zakwalifikujemy i widzicie, jestem pierwszy. O tych błędach właśnie mówiłem. O tych, słuchajcie, błędach właśnie mówiłem, że tutaj się normalnie popełni jeden wystarczy błąd i już się, słuchajcie, odpada, więc naprawdę, nie ma, słuchajcie, sensu. Oczywiście środeczkiem sobie polecimy jak zawsze, cyk, elegancko i patrzcie, Bobek jest normalnie pierwszy. Bobek, let's go! Lecę, słuchajcie, pierwszy i teraz przeskakujemy sobie jeszcze tutaj i teraz jakby mi się tak udało piąchą go walnąć, to ciekawe. Patrzcie, jak odleciał! Co jest grane, jak tą piąchą chłop odlecił, to ja naprawdę nie mam pytań. Patrzcie, jak chłop... No nie, on już się chyba nie da uderzyć z piąchy. Chłop się ewidentnie już z piąchy nie da uderzyć, ale nie wiedzieliście? Patrzcie, jak ten szybu! Jak poleciał chłop! Ej, co jest grane? I patrzcie teraz tego... No nie, rajdowca mi się nie udało walnąć. Rajdowca niestety mi się nie udało walnąć, więc troszeczkę, słuchajcie, przypalik. Tam w ogóle już się kwalifikuje. Patrzcie w ogóle, jak dużo osób. 7 osób się już zakwalifikowało. Tutaj kucharz! O nie, kucharz chciał tu ewidentnie, słuchajcie, uniknąć, ale mu nie pykło. Teraz w tym momencie mamy finał i mam pytanie. Co za giereczka będzie w finale? Halo. Czemu Jungle Roll w finale? Naprawdę ta giereczka moim zdaniem na finał serio nie pasuje. Jak mam być szczery, naprawdę mega bardzo nie pasuje, ale no co ja tam wiem o tej giereczce? Ja tam o tej giereczce nic, słuchajcie, nie wiem. Ta giereczka więcej wie o sobie. I dobra, i teraz tak, szybko oczywiście przeskakujemy. Ja tu bez żadnego slajdu na brzuszku, bo to może nie wyjść. A jak to nie wyjdzie, to będzie, słuchajcie, no troszeczkę mały przypał. Dobra, teraz się elegancko udało. Cyk sobie teraz elegancko tutaj przeskakujemy. Tą panciuchę by się przydało walnąć z piąchy, naprawdę. Ja mam taką mega, mega miłą... O nie, jak... Nie, on tam mu się udało! Dobra, przypał. Udało się chłopowi pierwszemu. Ale mam nadzieję, że jednak będzie tak miły i poczeka na nas na finale, na mecie. Albo się zakwali... Jak się zakwalifikuje od razu, to tak przykry typ. To naprawdę... Aha. Ja tu chciałem się pobawić!